Ala nie powiedziała rodzicom, że spotyka się z Magdą. Poprosiła ją, żeby nie wychodziła z pokoju do czasu, aż mama pójdzie do domu. A powiedz, co tam jeszcze nowego u ciebie? Poopowiadaj mi. No nic, mamusi, w sumie nowego. Wszystko po staremu. Ale powiedz coś więcej, no. Spotykasz się z kimś? Nie, z nikim się nie spotykam. Wiesz, jak powiedziałaś, że po staremu, to pomyślałam, że dalej zawraca ci głowę ten cały Frodo. Mamo, to był Frodo, nie Frodo. No, ten łysy taki, wiesz, mylą mi się te wasze pseudonimy. Spoko, nie spotykam się z nim, on już mi nie zawraca głowy. Tak. Dzień dobry. Dobry. To jest mamuś... Magda Wolska, bardzo mi miło, pomieszkuję tutaj miło. Tymczasowo. Mi nie wiedziałam. No ale mieścicie się tu jakoś? No jakoś się mieścimy. No dziewczyny... Mówiłaś, że Mela tutaj śpi na swojej kanapie? No bo śpi na kanapie, ale... No dziewczyny mnie przygarnęły, bo zerwała ze mną dziewczyna, smutna sprawa. Aha, aha. A nie, to przykro mi. Nie, ona była do niczego, wstydziła się mnie przed rodziną, także no chyba nic do mnie nie czuła tak naprawdę. Może już nie będziesz zanudzać mojej mamy i... No, więc dziewczyny mnie przygarnęły, ale także... No, ma pani wspaniałą córkę, jedyną w swoim rodzaju. Tak, to prawda. Dziękuję. Proszę. Zaraz wracam.